dotyczy także mnie. Bardzo uważam, że to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że mało kto w Polsce, także z osób piszących o filmie, zadaje sobie na co dzień pytanie, co to znaczy być krytykiem filmowym. Zresztą z rozmowy, która tutaj była, wynika, że tak naprawdę nie ma tej świadomości, nie ma tej definicji, nie ma jasności kryteriów. Trzeba by to szczególnie na poziomie akademickim, tak jak wy tutaj robicie, zacząć nazywać po imieniu. Jak powinien się zachowywać krytyk, żeby pozostać krytykiem zawodowo przez dłuższy czas? Czy to jest pewien stan, w którym się człowiek od czasu do czasu znajduje, krytyk filmowy? Czy to jest zawód, któremu można się poświęcić i na którym można budować swoją karierę zawodową? Czy na przykład krytyk filmowy, padła taka wątpliwość, to jest człowiek, który może mieć przyjaciół wśród aktorów, wśród reżyserów, może być częścią tego świadka kulturalnego, który razem świętuje, razem się smuci, razem się upija na różnych bankietach organizowanych przy okazji wręczania różnych nagród? Otóż ja uważam, że nie. Że im bardziej jesteśmy razem, im bardziej to się wszystko miesza, tym bardziej rozmywa się funkcja krytyka filmowego, tym bardziej wątpliwe stają się opinie i sądy wyrażane potem na piśmie i w mowie, tym bardziej krytyk filmowy staje się rodzajem akuszera właściwie, a nie higienisty życia kulturalnego, bo rola krytyka filmowego to jest prowadzić higienę do intelektualnego życia kulturalnego w sprawie filmu. Krytyk musi na początku podjąć pewną decyzję wyrzeczenia się towarzyskiego. Musi być człowiekiem, który będzie poza środowiskiem filmowym, który będzie starał się być jak najbardziej kompetentny, jak najmądrzejszy. Jeżeli nie umiemy tego zrobić, nie będziemy krytykami filmowymi, będziemy dziennikarzami pisującymi o filmach. Krytyk musi mieć jeszcze swoją wizję, którą wizję miejsca kina w całej kulturze, wręcz w całej cywilizacji. Musi umieć bronić tej wizji. Musi być gotowy do sporu w każdej chwili. Musi być odważny. W życiu, także w XXI wieku, odwaga jest centralnym elementem naszej psychiki. Jeśli nie jesteśmy odważni, jeśli wykażemy słabość, nie odniesiemy sukcesu w każdej dziedzinie, także w tej. Trzeba wierzyć w to, że istotą naszego zawodu jest pozostawanie w sporze, także z artystami. Filmoznawstwo jest oczywiście bardzo przydatnym kierunkiem i na pewno nie przeszkadza. Problem polega na tym, żeby nie pozostać tylko przy filmoznawstwie, żeby nie ograniczyć się do niego. Bardzo dobrze byłoby, żeby wiedza o filmie, nazwijmy to tak, była podbudowana, była usytuowana na fundamencie takiej twardej, mocnej i głębokiej wiedzy ogólnej, humanistycznej. Czyli była podbudowana bardzo dobrą znajomością historii sztuki, historii muzyki. Nie wyobrażam sobie pisania o filmie bez historii muzyki. Historii literatury, no to w ogóle. To nie ma historii teatru, bo tutaj odniesienia, świadomość tego, co z czego wynika. Warto brać różne rzeczy dookoła. Wydawałoby się takie nie do końca oczywiste, bo potem jest z czego wyciskać energię. Więc no gryźć, łapać szanse, jakie dają studia.